A z nami jest Rafał Brzozowski. Tak jak zapowiadaliśmy już wcześniej w programie Dzieje się na żywo. Witam, Rafał witam. Będzie odpowiadał na pytania wszystkich internautów i już zaczynają zsyłać te pytania, dlatego będę się posiłkował telefonem komórkowym. Czy tam radę wszystkie. No spokojnie, myślę, że będą na pewno łaskawi internauci, zresztą nie mają o co się przyczepiać. No bo wiesz, bo miałem tutaj pytania, że może jak golf to jest jakiś kryzys przed chwilą, ale i że płyta. Nie, nie. Dementujemy, w ogóle nie ma kryzysu żadnego, Rafał ma się, nie, ma się dobrze. Zaraz, zdejmę. Rafał ma się dobrze. Nie, ale bardzo ładnie wygląda. Nie no, ekstra, ale bardzo się dziękuję. Nie podrywam się teraz, ale bardzo ładnie dziękuję po prostu. Słuchaj, no to pierwsze pytanie leci, nie ma co zwlekać. Dawaj. Monika pyta, panie Rafale, jaki ma pan plan na koncert sylwestrowy? Ten plan się krystalizuje tak naprawdę jeszcze i myślę, że na dniach się to wszystko, że tak powiem, gdzieś tam ukaże pewnie. Jeszcze nie mogę powiedzieć pewnych rzeczy, bo obiecałem, że nie będę zdradzał, ale na pewno będę śpiewał sylwestrowo jak co roku, no to jest dzień pracy. Okej. Okay, natomiast pytanie... gdzie? A jeszcze muszę zostawić trochę jakieś takie małe niespodzianki. Pytanie dodatkowe, czy będą piosenki z nowej płyty, którą właśnie dzisiaj podczas Sylwestra prezentujemy. No tak. Właśnie dlatego, ponieważ są cały czas na ten temat nie prowadzone rozmowy, nie, więc nie mogę za bardzo tego zdradzić, bo cały czas bardzo bym chciał, ale też Sylwester jest taką konwencją, która z jednej strony pasuje do takiego rodzaju muzyki, ale też czasami jest jakby powiedzmy utrzymany w klimacie tanecznym mocno, więc czasami Jasne. Są takie klimatyczne Sylwestry i trzeba uważać, zobaczyć, co będzie można tutaj z tym zrobić. Zachęcamy cały czas do zadawania pytań oczywiście i leci kolejne pytanie do ciebie, niezwiązane teraz już z Sylwestrem, chyba niezwiązane, tak mi się przynajmniej wydaje. Karol pyta o współpracę z Janem Borysewiczem, jak ją wspominasz? A no świetnie, Jan Borysewicz to postać legendarna i naprawdę ja podziwiałem zawsze jego grę na gitarze i umiejętności kompozytorskie. To, że mogłem nagrać z nim płytę, to było dla mnie ogromne wyróżnienie. Płyta nie poszła jakimś takim może dużym echem, ale to też miała być taka płyta troszeczkę, można powiedzieć, lekko alternatywna. Także wydaje mi się, że rzeczywiście to był dla mnie też jakieś duże takie przeżycie artystyczne. Mm-hmm. A z kolei Janek zadał pytanie teraz, to mnie trochę rozbawiło, nie. Ale zadam to pytanie. Będą dobre. Czy oglądasz program Rolnik Szuka Żony, bo jest tam twoja piosenka? Wiesz co, to znaczy oglądałem kiedyś pierwszą edycję, bo bardzo mnie ciekawiła, co z tego będzie. I są takie, w zeszłym roku byłem tam gościem w odcinku specjalnym, świątecznym, więc jakby chciał czy nie chciał, gdzieś tam jakieś informacje do mnie docierają, ale też rzadko siedzę przed telewizorem i oglądam cokolwiek, więc raczej bardziej z takich jakby wyrywków czy odcinków, które gdzieś tam są w sieci. A tak, żeby siedzieć wieczorem i oglądać, to już teraz nie mam czasu trochę. Okej. Okay. Czuję, że następne pytanie już jest pod pewną granicą. Idą i zaczynają iść petardy. Będą szły. Ponieważ formuła tego programu nazywa się AMA, czyli Ask Me Everything, to... No spoko, to będę się starał, bo co będę mógł odpowiedzieć. Bez wulgaryzmów tylko proszę, ale pytajcie. Magdalena pyta, czy naprawdę żenisz się w przyszłym roku? A kto tak napisał? Magdalena. Magdalena ale... być może ma gdzieś jakąś, wiesz, tam jakieś podsłuchy gdzieś u ciebie w mieszkaniu może. Kurczę, no ale to skąd takie informacje, że w przyszłym roku się żenię? No jeszcze słyszę, także może wy macie jakąś większą wiedzę niż ja. No. Magdaleno, Rafał dementuje. Nie, no po prostu nie było takich rozmowy jeszcze na temat ani dat, ani ślubów, ani niczego i... Nie wiem skąd, ale to jest ciekawe zawsze, właśnie czegoś się nowego dowiem. No zawsze, tak się mówi zresztą, że się otwiera gazety po to, żeby się dowiedzieć, co u mnie słychać. Kuba pyta, jaka płyta innego artysty ostatnio ci się najbardziej spodobała? Może sobie czegoś słuchasz gdzieś w samochodzie? Z takich nowych rzeczy jakichś. Wiesz co, teraz przesłuchuję płytę Natalii Schroeder. No bo jest moją przyjaciółką, więc... Natalii słuchamy wszyscy. Natalii słuchamy, więc teraz słucham namiętnie, aczkolwiek powiem szczerze, że jeżeli się nagrywa płyta, a tą płytę nagrywałem we wrześniu, to jakby siedziałem w tym klimacie i słuchałem rzeczy bardzo podobnych.
też i stylistycznie, żeby słuchać miksów pewnych rzeczy, więc wiadomo, był znowu Michael Bublé, był taki klimat właśnie orkiestrowo-swingujący, żeby zobaczyć, w jakim kierunku to wszystko było. Więc na razie skupiłem się na tym jakby etapie muzycznym, można byłoby powiedzieć. Jasne. Zachęcamy cały czas do zadawania pytań. Jesteśmy na fanpage'u OpenFM, ale również na fanpage'u Rafała Brzozowskiego możecie wejść, wpisać sobie tam pytanie. Tak? My to pytanie też będę otrzymał. Ja widział to pytanie? Ty będziesz je później zobaczysz, czy zadałem ci pytanie, które ktoś napisał, czy sobie wymyślałem. Okej, mamy pytanie. Kamil pyta, czy szykujesz coś specjalnego na święta? Tak, szykuję coś fajnego na święta, dlatego że chyba już mogę o tym powiedzieć, ponieważ na tej płycie tutaj, którą widzicie, bo jest ta płyta tutaj. Tak, zachęcamy już za tydzień w sklepach. To jest, słuchajcie, w ogóle ciekawa rzecz, bo ja pierwszy raz ją w ogóle widzę tutaj. Ona przyjechała praktycznie świeża i to jest premiera. Rafał, totalna. Gdzie jak nie u mnie, no. Słuchajcie, to jest fajne, gdzie jak nie umie, to powinno być jakimś takim szlagwortem jeszcze, może napisać piosenkę jakąś taką. I rzeczywiście widzę ją pierwszy raz i trochę jest lekkie wzruszenie, no bo 2 lata myślałem nad tym projektem, a ona wreszcie, ta płyta się ukazała. To jest spełnienie moich marzeń i wracam do odpowiedzi na to pytanie, ponieważ tu śpiewam Matt Dusk, którego namówiłem, ja śpiewam na jego płycie, a on wydaje płytę świąteczną. I będziemy śpiewali w duecie Santa Claus is Coming to Town. Także coś będzie na święta również. Tak, zachęcamy po pierwsze do kupowania w takim razie na przykład na święta tej płyty. No na pewno jest to dobry prezent. Myślę, że jeżeli są młodsi moi słuchacze, to dla rodziców to jest w ogóle petarda coś takiego położyć, bo to się spodoba na pewno, to ale prawda. Wam również, bo tutaj pokazuję różne inne swoje umiejętności wokalne, których na co dzień nie mogłem pokazać jeszcze. Jasne. A jeśli nie kupicie tej płyty, to będzie można je u nas wygrać już na naszym fanpage'u za tydzień. Za tydzień, ja czyli w dniu premiery. Tak, możemy to udowodnić. Nie wiem, czy w kamerze ja to ładnie podpisałem. Widać. To może troszeczkę widać. Płyty już są podpisane przez Rafała, także za tydzień będzie można te 3 ładne egzemplarze, które tutaj przed nami leżą, wygrać. Wracamy do pytań. Paweł pyta, jakie jest twoje miejsce takie ulubione na ziemi? W którym miejscu najlepiej odpoczywasz, najlepiej się regenerujesz? Oj, to chyba nie jest pytam prosta o sypialnię, czy kuchnię, czy... Nie, Mazury są takim regionem, Giżycko, okolice, tam gdzie często staram się odreagować i trochę naładować akumulatory, także tam, ale lubię też dużo miejsc w Polsce, bo tak jest, że podróżuję cały czas i uważam, że nasz kraj jest piękny. Naprawdę są fantastyczne regiony w Polsce, gdzie można wypocząć, gdzie można zebrać dobrą energię, mamy piękne lasy, góry, morze. Jest naprawdę rewelacja, a ja wiem coś o tym, bo jeżdżę bardzo dużo z miejsca na miejsce, ciągle się przemieszczam. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o taki odpoczynek, to raczej na łódkę, rybka i tam gdzieś popływać, wiesz. Masz pozdrowienia od Nowego Dworu Mazowieckiego całego. Oczywiście, Nowy Dwór. Przypomniała mi się związana z tym anegdota. Nie wiem, czy. Myślę, że mogę ją opowiedzieć. Kilka lat temu z Rafałem nagrywaliśmy pewną rzecz niewielką w Krakowie. I nagranie minęło. Rafał pojechał do Warszawy, właściwie do właśnie Nowego Dworu Mazowieckiego. Po kilku godzinach zadzwoniłem do Rafała z pytaniem, czy aby na pewno ma przy sobie dowód rejestracyjny, tak. Chyba? Ponieważ Rafał, znalazłem dowód rejestracyjny Rafała na środku ulicy. Kurde, tak wystawiony było. Na nazwisko Rafał Brzozowski tak w Nowym było. Dworze, więc to musiał być twój. Tak było i wysłałeś mi tak, to. Ale zdążyłeś dojechać już do Nowego Dworu. Dowód był. Tak, dokładnie tak. Tak działałeś szybko, faktycznie. No, ja jak gdyby pochodzę, można powiedzieć w ten sposób, z Nowego Dworu Mazowieckiego, bo urodziłem się co prawda w Warszawie, ale w wieku 4 lat już się przeprowadziłem tam i mieszkałem praktycznie do 20 roku życia. Potem na studia się przeniosłem chwilowo, teraz mieszkam obecnie w Warszawie, ale mam tam rodziców, rodzinę, najbliższych znajomych, przyjaciół, wszystkich z Nowego Dworu serdecznie pozdrawiam, bo tak jest, że fajnie jest, kiedy dostaję też wyrazy sympatii od mieszkańców, od przyjaciół. Że robię coś ciekawego i to jest super. Nowy Dwór przy okazji pyta o to, czy, nie wiem dlaczego to pytanie akurat od Nowego Dworu, czy planujesz koncert w Wielkiej Brytanii? Może to jest pretekst właśnie do tego. Czy planuję? Były już koncerty i grałem już w Londynie, grałem
Tam to był klub How to Shepard, tak się nazywał. I to był naprawdę super koncert. Tym bardziej, że jest też takie polskie Radio Londyn, które tak. Które czasami jak tam przyjechałem kiedyś, nie wiedziałem, że piosenki mam na pierwszych miejscach list przebojów swoje. Natomiast z tym projektem bardzo chętnie bym pojechał do Wielkiej Brytanii, bo myślę, że ludzie pokochają nowe wersje tych wielkich przebojów w moim wykonaniu. To jest coś, co myślę, że dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, to naprawdę... To prawda, to jest to. Podróż tak jest, sentymentalna, ale wspomnienie na pewno takie związane z naszym krajem. Słuchaj, teraz petarda taka, że musisz się mocno przytrzymać. Łukasz pyta. Oglądam na YouTube program Turbo Kozak, związany z piłkarskimi challenge'ami. I tam w jednym z tych odcinków prawdopodobnie jest urywek twojej piosenki. Co byś powiedział na zaproszenie do tego challenge'u? Czy czujesz się na siłach, a wiesz co, oprócz muzycznych wyzwań mieć też ktoś już mi to piłkarski. Proponował. Chyba tam taki przyjaciel pracuje przy tym programie, Grzesiu Jędrzejewski. On jest bramkarzem i mówił mi coś takiego, że jest to fajne, że tam się przychodzi i jakieś robi zadania piłkarskie, że tam się coś uderza. Mówię, wiesz co, ja tak trochę... no jak chcecie, żeby się ze mnie pośmiać, a ja lubię trochę żartować, więc czemu nie? Może będzie taka możliwość, że po prostu pójść, ale sama ta nazwa Turbo Kozak, nie? To jest, tak. Tam się robi po prostu jakieś takie chyba na wyniki, kto więcej strzelił, coś. Nie, na pewno nie dam rady. Ale możecie uwierzyć, że Rafał no ma coś tam kopie, jest w formie. To biegać to mogę, natomiast biegać mogę, ale tak to będzie słabo. Takie pytanie, które wydaje mi się, że artyści bardzo często dostają takie pytania, szczególnie po płycie, na której są duety. I dopiero wyląduje właściwie za tydzień twoja płyta, na której są duety w sklepach, a już pada pytanie od Asi. Ale ona ma też dzisiaj cyfrową premierę. Tak, to prawda. A po 16 jest premiera teledysku na Wewo, o godzinie 16 już będzie widać Zbigniewa Wodeckiego i mnie. To piosence Zacznij od Bacha. Piękny teledysk. Nowa wersja. Wow, jest dobrze. To prawda. Marzenie się spełniło. O 16 premiera teledysku, poza tym na Tajdalu płyta już można od płyta dzisiaj, na Tajdalu. A fizycznie w sklepach muzycznych płyta za tydzień i do wygrania u nas na fanpage'u między innymi. Jak tam było to pytanie? Więc Asia pyta tuż po tej nowej coś płycie, tam o duetach? Z kim kolejny duet? Może masz jakieś takie marzenie niespełnione? Powiem ci tak, mi się już pospełniało dużo marzeń. Ja wam powiem szczerze, że z duetami jest bardzo fajnie, ale są też problematyczne. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że teraz, żeby wykonać te piosenki w oryginale, tak jak są one nagrane, to praktycznie jest czasami niemożliwe. Dlatego, że żeby zebrać te wszystkie osoby razem, to prawda, jest bardzo trudno i rzeczywiście terminowo no mega, mega ciężko. Trzeba się natrudzić, żeby zebrać ekipę wspólnie. Natomiast czy ja marzę o jakimś jeszcze duecie? Kurczę, nie wiem, muszę się zastanowić na spokojnie. Dużo mam tych marzeń muzycznych. Jest tylu ludzi, z którymi chciałbym zaśpiewać, coś zrobić, zagrać. Mhm. Na razie mam spełnienie marzeń i duety marzeń, więc zostawmy to, niech ja trochę ochłonę, zobaczę, co z tym dalej pójdzie. A propos tych duetów, możemy sobie chyba tylko wyobrażać, jak wyglądało nagranie piosenki USA for Africa, gdzie zebrało się po prostu... To nie był duet, tylko to była kilkunastu w ogóle... największych muzyków świata. Ale oni to zrobili w ogóle, tak, wiesz, tak. W jeden wieczór. I to prawda. To jest dopiero czad, żeby tak szybko nagrać piosenkę. No w Polsce taka drużyna marzeń, myślę, że byłbyś w tym to sam top tak naprawdę, więc no to... teraz cię trochę posłodziłem. Nie, ale... no wiesz co, fajnie by było, ale ja tak nie uważam siebie za jakiegoś tam wybitnego... też, nie wiem, muzyka czy wybitnego wokalisty. Ja po prostu to, co wszystko zrobiłem, to jest ciężka praca i cieszę się, że mi się to udało zrobić. Wiesz, ja po prostu spełniałem swoje kolejne marzenia. Mm. Najpierw marzyłem o płycie, żeby ją w ogóle wydać. Potem się okazało, że udało się zrobić sukces. Wiadomo, tak blisko. Potem zrobiliśmy taką wersję też Magiczne Słowa. Tak. Nie mam nic, Katrina, Za mały świat. Piosenki, które stały się piosenkami z seriali telewizyjnych i tak dalej. No i wreszcie przyszedł taki moment, że leży coś, o czym marzyłem od dawna, żeby orkiestrowo, big bandowo nagrać takie wielkie przeboje. I tutaj tak blisko też jest, bo ona jest jako 15 utwór na, taki smaczek. Na płycie taki smaczek, ale w nieco innej wersji. I wydaje mi się, że teraz
przez to, że jest ta nowa wersja, to ja będę miał znowu nową chęć do śpiewania tej piosenki na cały czas, bo to jest zupełnie coś innego. To, o czym powiedziałeś, to pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, że to nie jest tak, że ci spadło z nieba, tylko tak. Na długo przed The Voice jeszcze to była ciężka praca. To było dużo lat nie pracy wziąłeś znikąd. I że tak powiem, natomiast ja się nie urodziłem z takim talentem do śpiewania. Talent muzyczny do grania musiałem mieć, bo słuch muzyczny mam. Umiejętności jakieś tam nabyłem, natomiast nie śpiewałem długo i to, że tak to idzie, to ja się cały czas jeszcze uczę, rozwijam i dlatego szukam jakiegoś swojego miejsca muzycznego jeszcze, które mnie inspiruje do tego, żebym się mógł rozwijać. I stąd też zupełnie inny rodzaj śpiewania. Tutaj Krzysiu Herdzin, jeszcze Monika Males mi pomagała właśnie w sposobie jakby innej artykulacji pewnej rzeczy. No tu jest, wiesz, swingu w jazzie trzeba inaczej frazować, trzeba nauczyć się inaczej jakby pracować tym aparatem, który w tej muzyce takiej, nie wiem, czy rockowej, czy popowej, zupełnie inaczej się to w tym wszystkim operuje. Ostatnie pytanie, na sam koniec. Proszę. Już na rozluźnienie. Roxana pyta, jaką największą, a może najrzadziej występującą rybę złowiłeś? Najrzadziej nie, no najrzadziej występujących to nie złapałem, bo nie polowałem na jakieś takie dziwne ryby nigdy, ale czy największą? No na pewno to był szczupak. Miał, nie pamiętam już ile, bo to tam się mierzyło, po prostu powiem, był taki albo taki, natomiast zasadziłem się kiedyś na sumy, ale nic z tego nie było. Ale jeszcze się nie poddał. Ale było blisko. Było blisko. Tak blisko. Jest dobrze, no wiesz, były prezydent miał kiedyś program o wędkowaniu, także... Tak? Było, z Wałęsą na rybach. Wydaje mi się, że było coś takiego. Aha, to nie wiem, to muszę popatrzeć. Jeszcze całe życie przed tobą do łowienia. Dobra. Dziękujemy serdecznie, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy w przyszłości na kolejne, bo myślę, że możemy już powiedzieć, że kolejne takie spotkania z artystami będą. I też zapraszamy za tydzień do wygrywania u nas na fanpage'u nowej płyty Rafała Brzozowskiego, a sam Rafał zaprasza tak dzisiaj na 16 na premierę klipu Zacznij od Bacha. Zaśpiewam w duecie z Zbyszkiem Bodeckim, z panem Zbigniewem Bodeckim. Chociaż pan Zbyszek powiedział, że skoro śpiewamy razem, to możemy przejść na ty. No to, aczkolwiek no to ja powiem szczerze, że dla mnie to jest i tak duże wyróżnienie, że mogłem z takim artystą zaśpiewać. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.